I wiesz, Ania, ja nie mogę schudzić, ja praktycznie nic nie jem, no wszystko zgodnie z zaleceniami, staram się nie obiadać, no to ja, ta waga nie schodzi, no robię wszystko, jak chcę, teraz raz zjem trochę więcej, no ale tak to cały czas trzymam, no i tego, no dużo to słoik masła to jest dużo, no umówmy się, także ja nie wiem, w czym jest problem, chyba ja jestem trudnym przypadkiem po prostu, bo no chyba nie da się po prostu u mnie schudnąć, no ale no nic, zjem ten słoik i zobaczymy, co będzie dalej. Kłaniam się, tu Bartek Szeroy, w tym filmie powiem, jak jedzą Polacy, zapraszam. Na początku każdego filmu dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie subskrypcje, czy tutaj, czy na Instagramie, to mi bardzo pomaga się rozwijać. Osoby, które jeszcze nie subskrybują tutaj lub obserwują na Instagramie, nie obserwują na Instagramie, udowodnię, że warto to robić, nagrywając coraz to lepsze filmy. A dziś powiem o tym, jak jedzą Polacy, czyli powiem o swoich doświadczeniach z ostatnich lat od osób, które się do mnie, do nas tak naprawdę, do Strefy Przemian zwracają o pomoc i ewentualnie jeszcze dodam od siebie troszeczkę także. Jednak widziałem już, jak Polacy jedzą, czy to w restauracjach, barach i tak dalej, więc mam trochę na ten temat do powiedzenia. Bardzo proszę, nie bierzcie sobie tego personalnie do siebie. To jest wszystko takie trochę z przymrużeniem oka. Trochę prawdy, trochę żartu, także na spokojnie. I teraz, pierwszym głównym problemem u Polaków, ale to tak naprawdę dotyczy całego świata, tutaj po prostu wziąłem Polacy, no bo kieruję te filmy do wszystkich osób, które przede wszystkim po polsku mówią, jest higiena posiłku. Czyli mam tutaj na myśli sytuację, w której mamy posiłek na talerzu i rzadko kiedy widzę, że ktoś na przykład sobie kroi na przykład mięso, bierze je do buzi, gryzie wolno, przeżuwa, połyka i bierze następny kawałek. Większość z nas, ja też czasem jak najbardziej, się spieszy i niestety to wygląda tak, że jest i w pewnym momencie jesteśmy jak chomiki, czyli mamy całe policzki wypełnione jedzeniem, staramy się jak najszybciej to pogryźć, ale to gryzienie jest takim naciąganym pojęciem, tak pogryźć na tyle, żeby po prostu przeszło przez gardło i zeszło w dół. Moi drodzy, przez to między innymi jemy znacznie więcej niż potrzebujemy, dlatego że nasz organizm, nasz mózg nie odbierze tego faktu, że zjedliśmy już sporo. Przez to, że jemy zbyt szybko, zjemy za dużo. I tak już jest. I teraz jak ktoś się interesuje dietą, to powinien, moim zdaniem, też zwrócić uwagę właśnie na te wszystkie czynniki i zachowania, na całe te czynniki behawioralne, to się tak chyba nazywa. Czyli to, jak jemy, będzie miało też wpływ na nasze efekty. Czyli możesz mieć perfekcyjną dietę, idealne odżywianie, ale jeżeli jest za szybko, to może się okazać, że ta perfekcyjna dieta nie do końca właściwie na ciebie zadziała. Druga kwestia, czyli to, jak zazwyczaj jedzą Polacy, to jest kierowanie się wyłącznie tym, żeby się najeść. Czyli Bartek, ale jak ja zjadłam nawet jajecznicę i z orzechami, to ja zjadłam dużo kalorii i tak się najadłam. Ja muszę chociaż pół kromki chleba zjeść, żebym ja się najadłam, bo ja nie zjem chleba, to ja się nie najem. Moi drodzy, my przede wszystkim powinniśmy się kierować, tak jak zawsze mówię, wartościami odżywczymi. Czyli żeby dostarczyć do naszego organizmu jak najwięcej mikroskładników, to jest absolutnie najbardziej istotne w tym wszystkim, a nie kierowanie się tym, żeby się najeść. Oczywiście też jest istotne, żebyśmy się najadali, jak najbardziej, nie zrozumcie mnie źle. Chodzi mi bardziej o to, że w priorytetach wartości odżywcze były na samej górze, a to, że się najemy, to jest po prostu już efekt uboczny tego, jeżeli to wszystko, co jemy, jest zdrowe. Bo jak jemy na przykład tłuszcz i białko, to będzie nas bardzo to mocno syciło i też nie zjemy nie wiadomo ile tego. Jeżeli zjemy na przykład sam cukier, no to musimy wypełnić tak naprawdę treść żołądka tym cukrem, żeby się najeść. Więc tutaj są dwie podstawowe różnice. Teraz, jak ktoś idzie do sklepu i kieruje się tym, czym się najbardziej naje, no to niestety, ale bardzo często będzie dokonywał złych wyborów. To absolutnie nie jest przypadek, że we wszystkich sklepach najlepiej sprzedaje się praktycznie pieczywo. Ludzie cały czas jedzą ogromne, gigantyczne ilości chlebów, bułek i tak dalej. To jest tanie i można się tym najeść, więc producenci po prostu tylko zacierają ręce. To wszystko jest takie piękne, pachnące. One się też fajnie nazywają. Tyle, że jakie wartości dostarcza nam chleb, jakie wartości dostarczają nam bułki? No moim zdaniem mało ich jest, tych wartości, i zdecydowanie lepiej jeść
i inne rzeczy, o których też mówię w innych swoich filmach, których serdecznie zapraszam. I teraz ostatni punkt, trzeci, czyli nasze wszystkie zachowania. Moi drodzy, to co my jemy ma bardzo duży wpływ na to, jak my się będziemy potem zachowywać. O tym już wspomniałem przed chwilą, czyli te czynniki behawioralne. Teraz, jeżeli na przykład ja zjem sobie batona, albo wezmę sobie gryzę batona, to już będzie miało ogromny wpływ na to, jak ja się zachowam. I teraz, niestety, ale jest bardzo mała świadomość tego. I na przykład galerie handlowe. To wszystko działa tak, że jak my tam poczujemy jakieś zapachy z jakiejś tam restauracji, to automatycznie stajemy się bardziej głodni. Tak? Teraz idę sobie coś zjeść, na przykład tylko troszeczkę, tylko coś przekąszę. To tak naprawdę uruchomi całą kaskadę problemów, czyli jak ja zjem sobie troszeczkę, to tak naprawdę będę coraz tylko bardziej głodny. Takie zjedzenie sobie małej ilości jedzenia w postaci, nie wiem, jakiegoś małego batona albo jakiegoś małego ciastka, to nie spowoduje, że nie będziemy głodni. To jest tylko i wyłącznie nasza zachcianka. Do czego dążę? Piję do tego, że po pierwsze, nie możemy się wyłącznie kierować naszymi zachciankami, bo niestety potem to powoduje problemy typu nadwaga i otyłość. Po drugie, moi drodzy, weźmy sobie właśnie to pod uwagę, co teraz powiedziałem, że jeżeli ja zjem troszeczkę sobie kostkę czekolady na przykład, to będzie miało wpływ na moje zachowania i na moje wybory. Więc róbcie to wszystko z rozwagą. Oczywiście, jak ktoś od czasu do czasu ma ochotę na jakiegoś batona, to sobie go zjedzcie. Ja tylko mówię o tym, żebyśmy mieli świadomość tego, że to, co my jemy, potem może mieć wpływ na nasze decyzje. Nagrywam ten film tylko i wyłącznie po to, żeby każdego w tym wszystkim uświadomić, bo wszyscy mówią o kaloriach, o makroskładnikach, o tym, co jeść, czego nie jeść, jak ćwiczyć, jak nie ćwiczyć i tak dalej. A nikt nie mówi o tym, że nasze jedzenie ma wpływ na nasze decyzje. Lepsze, gorsze, ale ma zawsze ten wpływ. Więc z mojej strony sugestia, żeby przestać być niewolnikiem jedzenia, a zacząć nad tym jedzeniem panować. Czyli tak jak już kiedyś powiedziałem, jeżeli bułka tobą rządzi, to masz problem. To ty masz rządzić tą bułką, że tak powiem. Tyle na dzisiaj ode mnie. Bardzo proszę, żeby nikt nie brał sobie tego filmu do serca, nie traktował personalnie. Powiedziałem, że tak jedzą Polacy, bo tak między innymi jedzą Polacy, ale to nie jest jakaś obelga w stosunku do naszego narodu, także spokojnie. Jeżeli ktoś ma do mnie jakieś pytanie, sugestie, pomysł, cokolwiek, bardzo proszę, zostawcie go w komentarzu lub napiszcie do mnie wiadomość mailową na bartek@strefaprzemian.pl. Możesz do nas napisać SMS-a na 669-191-963. Można też dołączyć do naszej grupy Pomagamy w odchudzaniu bez hejtu i kompleksów. To jest grupa na Facebooku, ponad 21 tysięcy osób. Serdecznie zapraszam. Bezpłatne menu na naszej stronie strefaprzemian.pl jest do pobrania po zapisie do newslettera. I oczywiście serdecznie zapraszam do kompleksowej opieki, czyli do kompleksowej opieki właśnie z nami w Strefie Przemian. Tam dostajesz przepisy, menu, kontakt z nami, plany treningowe, dostęp do ćwiczeń, do kursu, dodatkowych materiałów wideo, do strefy treningowej, czyli do takich pełnometrażowych treningów. Także dostajesz wszystko od nas, co może ci się przydać w tym, żebyś miała lub miał jak najlepsze rezultaty. No to co? Tyle ode mnie, jeszcze raz mówię, pytania w komentarzach lub na mailu, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym nagraniu. Kłaniam się, pa!